Dzień dobry. Ilekroć odwiedzam różne miasta w Polsce, widzę, jak fundusze europejskie zmieniają naszą rzeczywistość, na przykład w dziedzinie komunikacji miejskiej. Transport publiczny jest tym dla naszego miasta, czym jest układ krwionośny dla człowieka. Dlatego nawet najmniejsza innowacja w dziedzinie komunikacji jest na wagę złota. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na stacjach benzynowych mamy wąż z benzyną do tankowania pojazdów. Ale co powiedzą Państwo na to, aby zastąpić ten wąż przewodem elektrycznym? Prowadzi to do koncepcji ładowarek elektrycznych, które mogą służyć do tego, aby w cudzysłowie tankować na przykład autobusy elektryczne. Dziś porozmawiam z twórcami między innymi takich ładowarek. Drodzy Państwo, zapnijcie pasy, bo właśnie zaczynamy podróż po świecie innowacji. Petros Psylos, serdecznie zapraszam. Pierwszy przystanek naszej podróży to spotkanie z Maciejem Wojeńskim, prezesem firmy Ekoenergetyka z Zielonej Góry. Ten 30-letni właściciel firmy, napędzany chęcią tworzenia innowacyjnych rozwiązań, skorzystał z funduszy europejskich, by znacząco rozwinąć własny biznes. Wraz ze wspólnikami zajmuje się projektowaniem i, co ważne, także produkowaniem stacji ładowania wysokiej mocy dla samochodów, autobusów i ciężarówek. W wizji ekosystemu transportu publicznego proponowanego przez jego firmę znaczące ograniczenie emisji szkodliwych spalin jest bardzo realne. Jest pan wzorem tego, jak powinno komercjalizować się wynalazki, które stworzymy na uczelniach. Kiedyś pan był studentem, członkiem koła naukowego, w ramach którego tworzyliście ładowarki do autobusów. Dziś te ładowarki pana firma produkuje i zatrudnia przy okazji 100 osób. Dziękuję za miłe słowa na samym początku. Tak, to fakt. Dzięki temu, że trafił nam się taki bardzo dobry profesor, który nas prowadził przez studia i on angażował nas bardzo w działalność koła naukowego, które dokonało konwersji samochodu spalinowego na elektryczny. Ja byłem uczestnikiem tego projektu, a następnie wspólnie z grupą kolegów na naszą pracę dyplomową zbudowaliśmy pierwszą tak naprawdę w Polsce ładowarkę do samochodu elektrycznego, wyprodukowaną przez studentów. I to był dla nas taki impuls do tego, żeby może spróbować skomercjalizować te doświadczenia ze studiów w prawdziwym biznesie. Od tego się właśnie zaczęło. Każdy z nas ma w domu ładowarki, ale ładowarki do telefonów komórkowych. Ładowanie autobusów, jeżeli chodzi o ideę, polega na tym samym, tylko tam dysponujemy znacznie większymi energiami. Tak, dokładnie, dlatego że autobus jest dużym pojazdem, więc musi mieć stosunkowo większą pojemność baterii, żeby wozić pasażerów i żeby zrobić odpowiednią ilość kilometrów na swojej trasie. Idzie się w tym kierunku, żeby jednak właśnie w autobusy nie wkładać aż tak ogromnych tych pakietów bateryjnych, ponieważ one są po pierwsze drogie, a po drugie ciężkie, a autobus to nie jest elektrownia, żeby wozić baterie, tylko to jest transport publiczny, trzeba wozić tam pasażerów. Stąd powstała idea na infrastrukturę szybkiego ładowania autobusów elektrycznych na pętlach autobusowych czy na końcówkach linii. W momencie, kiedy autobus realizuje swoją trasę, dojeżdża na pętlę, zatrzymuje się, ponieważ na przykład kierowca potrzebuje kilku minut na odpoczynek lub jest to przystanek techniczny, w którym wysiadają pasażerowie i następni wsiądą za 10 minut. Nasza firma produkuje stacje do ładowania o mocy nawet 700 kW. I te ładowarki są w stanie doładować taki autobus w czasie tego krótkiego postoju prawie że do 100% pojemności jego baterii. Dzięki temu on praktycznie może jeździć jak normalny autobus spalinowy. Dowodem tego, że ta cała infrastruktura złożona z ładowarek i autobusów elektrycznych jest ekologiczna, są Skandynawowie, którzy kupują od Was te systemy. Tak, więc mamy swoje produkty już od Hiszpanii, przez Francję, właśnie po kraje skandynawskie, zarówno w Finlandii, Szwecji i Norwegii. Są nasze ładowarki, które ładują autobusy elektryczne na rzeczywistych liniach autobusowych i wożą pasażerów. Bez wątpienia robicie technologię na światowym poziomie, która jest ekologiczna i może być wszędzie wykorzystywana w transporcie, to dodatkowo jesteście świetnym przykładem tego, że motywacja i dążenie do celu sprzyja przedsiębiorczości. Kiedy doszliśmy do pewnego poziomu, który pozwolił nam korzystać z wszelkiego rodzaju wsparcia,
to otworzyło przed nami też tak naprawdę nowe perspektywy. I myślę, że mogę już teraz o tym powiedzieć. Korzystamy również z dotacji z funduszy europejskich i takim najbardziej spektakularnym projektem, który teraz realizujemy, to jest właśnie budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Nowych Technologii w Transporcie Elektrycznym, w którym będziemy rozwijać dalej technologię, będziemy rozwijać systemy informatyczne, które bardzo mocno wiążemy też z tą infrastrukturą ładowania i to pozwoli nam tak naprawdę iść jeszcze szybciej do przodu. Fundusze europejskie przede wszystkim pomagają nam budować prototypy urządzeń, które następnie wdrażamy w życie, komercjalizujemy i sprzedajemy na rynku w przetargach publicznych. Czyli badania to jedna część, produkcja na bazie tych badań, tworzenie wynalazków na bazie tych badań i produkcja tych wynalazków. Dokładnie tak, do tego dążymy. Warto wspierać wizję młodych innowatorów, którzy pragną, aby ich wynalazki były tworzone z poszanowaniem środowiska naturalnego. Firma Vertical Axis Wind Technologies z pomocą funduszy europejskich tworzy duże siłownie wiatrowe o pionowej osi obrotu. To nowatorskie polskie rozwiązanie pozwala zmniejszyć hałas elektrowni, obniżyć śmiertelność ptaków, a co najważniejsze, jest trwalsze od klasycznej poziomej elektrowni. Petros Psylos rozmawia z pomysłodawcą projektu Janem Wiśniewskim oraz Łukaszem Szpaderskim. Siedząc przy tym stole, czuję się trochę jak inwestor, dlatego chciałbym zapytać, co takiego innowacyjnego w waszym pomyśle jest. Zajmujemy się turbiną wiatrową w dużej skali, pierwszą, którą będzie się dało komercyjnie uruchomić pionowej osi. Na czym to polega? Pionowej osi. Czym się różni turbina pionowej osi od zwykłej turbiny? Są to urządzenia mechaniczne o trochę różnych zasadach działania. Tak samo pobierają energię kinetyczną z otoczenia, z wiatru. O ile turbina poziomej osi ma wirnik, wirnik, w którym jak w niczym wskazówki zegara się łopaty poruszają, trochę również niczym katapulta, ponieważ ten ruch jest taki miotający, stąd też czasami są doniesienia, które są bardzo rzadko istotne, o miotaniu odłamkami lodu. Natomiast siłownie wiatrowe pionowej osi nie posiadają Czyli akurat tych problemów. Te, które wy robicie? Te, które my robimy, nie posiadają tych akurat problemów. To, co czyni nas unikatowymi, to jest rozdzielenie turbiny wiatrowej na dwa poziomy, jednak nie o tej samej wysokości, o specjalnie dobranych wielkościach, w taki sposób, żeby maksymalnie ograniczać obciążenia u podstawy wału. Właśnie widzimy na wizualizacji turbinę, nad którą pracujecie, czyli to jest zupełnie inna idea. Ten koncept był znany już w starożytności. Czy to jest lepsze od tego, co było w starożytności? Ten koncept był znany mniej więcej od IX wieku naszej ery, gdzie w Persji pierwsze turbiny pionowej osi powstały, natomiast bardzo dużo postępu zaszło od tego czasu. Konstrukcje siłowni wiatrowych pionowej osi, zwłaszcza dużych, mają tendencję do rozpadania się pod obciążeniami, bo te obciążenia mają charakter zmienny. Tak jak siłownia wiatrowa poziomej osi jest nastawiona pod stałym kątem do wiatru, i łopaty go łapią pod stałym kątem. Tak w przypadku naszej siłowni, jak mamy łopatę siłowni i mamy kierunek napływu wiatru, no to ta łopata cały czas się przemieszcza. W każdym momencie cyklu jest pod innym kątem. W waszej współpracy bardzo mi się podoba to, że łączycie pierwiastek techniczny z pierwiastkiem biznesowym, tworząc zwartą drużynę, która nie tylko ma jednego rodzaju kompetencji, ale też drugiego. Właśnie takie drużyny, które robią bardzo innowacyjne projekty, są wspierane przez fundusze europejskie. Fundusze europejskie przede wszystkim pozwoliły nam w ogóle ruszyć z projektem, tak? Bo na początku przy startupach mamy parę możliwości jakby finansowania. Tak, tak zwana zasada 3F, Friends, Fools and Family, no już przestała działać tak naprawdę w momencie, kiedy mamy tak duże możliwości zdobycia środków europejskich, tak? Czy to są granty, czy to są fundusze inwestycyjne wspierane rzeczywiście środkami europejskimi. I tak naprawdę no bez tego byłoby nam dużo, dużo ciężej. Fundusze europejskie wspierają tak innowacyjne projekty. Wasz projekt jest bardzo innowacyjny. Czy możliwe byłoby stworzenie prototypów bez wsparcia funduszy europejskich? Pewnie tak, ale byłoby to utrudnione. Czasowo, jak i jakościowo. Na razie na polskim krajobrazie są turbiny tylko o poziomej osi obrotu. Ja chciałbym za 10 lat, żeby były turbiny tylko nasze o pionowej osi obrotu i chciałbym mieć zdjęcie zrobione na ich tle. Pani prezes, dlaczego innowacje w obszarze środowiska są tak ważne? Środowisko, czyli świat, w którym żyjemy, niestety jest w coraz gorszej kondycji. Kurczy się, bo jest nas coraz więcej. Jest bardzo zaśmiecony, jest zatruty.
Dlaczego te innowacje są tak ważne? Dlatego, że środowisko to jest praktycznie pełne spektrum naszego życia. Począwszy od tego, od powietrza zanieczyszczonego, którym oddychamy, poprzez kurczące się zasoby wody pitnej, żywność, produkcja żywności, rolnictwo, produkcja ubrań, to jest budownictwo, to jest sposób ogrzewania naszych domów, to jest transport, produkcja energii w ogóle. No i po prostu trzeba powiedzieć o zmianach klimatu, bo zmiany klimatu to jest naprawdę największe zagrożenie obecnie dla ludzkości. Jak fundusze europejskie nam pomagają dbać o środowisko? To jest naprawdę super, że tego typu projekty, wynalazki, innowacje mogą być wspierane z funduszy europejskich i są. To tutaj są specjalne programy, takie jak Inteligentny Rozwój głównie, ale również w wielu innych programach można znaleźć takie środki. No to są często projekty, które nie wiemy, co będzie na końcu i na ile ten dany wynalazek rzeczywiście zrewolucjonizuje nasze życie. Wszyscy sobie życzymy, żeby tych wynalazców, tych innowatorów było jak najwięcej i żeby mieli szansę się rozwijać. I tutaj właśnie jest super wsparcie ze środków europejskich. Ale to nie zwalnia nas, każdego z nas, od odpowiedzialności, bo no, każdy z nas ma wpływ na to, jak ten świat się potoczy. W codziennym życiu, to w jaki sposób używamy energii, samochodów, ale też co kupujemy. Mówi się o tym, że to nasze pieniądze kształtują świat, znaczy nasze wybory konsumenckie sprawiają, że ten świat wygląda tak lub inaczej. I warto o tym pamiętać przed pójściem na zakupy. Więcej informacji na temat funduszy europejskich można znaleźć na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Pięknie dziękuję za wspólne odkrywanie świata innowacji. Tymczasem niech moc innowacji będzie z Wami.